drogi szanowny, mądry słuchaczu, jeżeli zakochałeś się w kobiecie po uszy, jeżeli zakochałeś się w kobiecie bez pamięci, jeżeli zakochałeś się w kobiecie do tego stopnia, że pragniesz z nią być do skończenia świata, a nawet dzień po, i chcesz być z tą, tylko z tą i jedynie z tą, żadną inną, a na dodatek chcesz być szczęśliwy, to niestety, ale informuję cię, weź pod uwagę, że kobieta może cię kochać. Kobieta może cię kochać nawet 6 albo 7 lat, ale ani dnia dłużej. To znaczy, jeżeli kobieta cię może kochać, a konto tworzenia rodziny, a konto bycia z tobą, zakładania domu, rozwijania macierzyństwa, to ona jest w stanie poczekać nawet 6 lat na potomstwo. Ale najwyżej jeszcze rok i ani dzień dłużej. Informuję cię, jeżeli ci się kobieta podoba i pragniesz z nią być, to weź pod uwagę, że w ciągu najbliższych 6 lat od momentu, kiedy ją poznałeś, masz wyprodukować pierwsze dziecko. Jeżeli tego nie zrobisz, to jej miłość do ciebie po prostu wygaśnie, po prostu wyparuje, po prostu ulotni się. Po prostu się okaże, że jesteś niewłaściwym wyborem. Natomiast jeżeli ci się uda zrobić dziecko, to zapamiętaj sobie, jeżeli nadal chcesz być kochany, to dostałeś następną szansę na następne 6 lat i 1 dzień. I drugie dziecko należy w tym czasie wyprodukować. Pamiętaj, nie jedno za drugim, bo to jest strata czasu. Najlepiej w odstępie 6 lat, jedno za drugim. I w ten sposób, jak wyprodukujesz 5 dzieci, wystarczy 5, żona cię będzie kochać aż do emerytury. I tego ci życzę. Nie wyprztykaj się od razu, ale nie ryzykuj za dużych odstępów. I w ogóle nie bierz mnie na poważnie, gadam bzdury. A że tak jest naprawdę, to się przekonasz sam.